A my powoli będziemy formować nasz orszak. Chciałbym, byście się tutaj podali pod komendę skautów króla, którzy przygotowali też tutaj ten marsz, ten orszak. Od strony tutaj tej technicznej jeszcze oczywiście były inne też osoby do pomocy. Jest jeszcze chwilę, otrzymamy też korony. Koron jest bardzo dużo, starczy dla każdego. Są bardzo takie ładne, fabrycznie wykonane. Będziemy wyglądać podobnie, w różnych kolorach, może będzie można sobie jeszcze wybrać. Nie bójmy się, moi drodzy, taki symbol, może jakąś tam koronę nie będę zakładał. Jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi Króla, mamy prawo do dziedzictwa. My czasami zakładamy trochę jak ten Herod te swoje korony, w nich wyglądamy prawdziwie marnie. Tego symbolu nie bójmy się zużyć. Będą też śpiewniki. W ogóle też na przodzie bryczka. Bardzo dziękuję panu Rysiowi za to, że koniki w formie, konik jeden. Pan Józef na bryczce razem z panem Piotrem i będą grać kolędy, a my będziemy śpiewać. Tam jeszcze będzie do rozdania trochę innych rzeczy. To wszystko już za chwilę po błogosławieństwie, jak wyjdziemy z kościółka, to formujemy ten orszak. I tam na miejscu jeszcze raz przypomnę, składamy dary. Chcemy w tym roku złożyć szczególnie dar dla Jezusa cierpiącego w naszych braciach za wschodnią granicą z Ukrainy. A Marta, to nie twoja Marta. Jak nie, moja jak nie. A co masz pieniądze?